W tym filmie chciałbym pokazać Wam działanie nowego programu do edycji zdjęć na iPadzie stworzonego przez firmę Skyloom. Program ten ma swoją premierę właśnie dzisiaj, a ja miałem przyjemność bawić się nim już od pewnego czasu. Pomyślałem, że warto wspomnieć o nim na moim kanale, zwłaszcza, że wielu z Was edytuje zdjęcia na urządzeniach mobilnych, a także są tu użytkownicy Luminara na komputery. Program, który dzisiaj przedstawię, to Luminar na iPada. Biorąc pod uwagę, jak rozwija się obecnie Luminar Neo na komputerach, myślę, że Luminar na iPada może okazać się interesującym narzędziem w przyszłości. Na tę chwilę jest to jeszcze dość prosty edytor, ale posiada interesujący i intuicyjny interfejs. Doświadczenie zespołu programistów z firmy Skyloom nabyte przy tworzeniu narzędzi do Luminar Neo, jeśli zostanie odpowiednio wykorzystane, to w wersji na iPada może w przyszłości przynieść naprawdę ciekawy produkt. Otrzymuję również sporo wiadomości od osób, które chciałyby edytować zdjęcia na urządzeniach mobilnych, dlatego pomyślałem, że warto byłoby zacząć taką serię, w której będę przedstawiał różne programy do edycji zdjęć dostępne na tablety oraz na telefony. Będę potrzebował tu Waszej pomocy. Proszę, napiszcie w komentarzach, jakie programy do edycji zdjęć używacie na swoich tabletach, na telefonach oraz które chcielibyście, żebym przedstawił i przetestował w kolejnych odcinkach. Przejdźmy teraz do mojego iPada. Otwórzmy sobie ikonkę. Tu widzicie jakieś ceny. Nie wiem, czy te ceny będą aktualne w momencie wydania tej aplikacji, ale tak jak widzicie, miesiąc 15 zł, 6 miesięcy 6 dyszek i 12 miesięcy 89,99, czyli 9 dyszek, niecała stówka za cały rok. Nie jest to jakaś duża suma, ale to już od Was zależy, czy się zdecydujecie i to od Was zależy, czy uważacie, że warto zapłacić za te funkcje, które na razie w tym programie się znajdują. Ja sobie kliknę pomiń, przejdziemy do głównego okna programu. Macie okno programu, w którym widzicie wszystkie swoje zdjęcia, które macie w bibliotece. Ten program działa tylko i wyłącznie na iPadzie, także widzę wszystkie swoje zdjęcia, mam wszystkie albumy, mogę wybierać dowolnie. Zrobimy jedną edycję pliku RAW z mojego Sony A7 Mark III. Zdjęcie to wykonałem podczas jednego z moich zeszłorocznych wyjazdów. Kliknijmy sobie w zdjęcie. Jak widzicie, zdjęcie jest ładowane. To jest RAW, który tam ma około 25 milionów pikseli. Chwilkę to zajęło, ale bardzo szybko, bardzo sprawnie, muszę Wam powiedzieć, ten program działa. To jest główne okno tego programu. Mamy tak, na samej górze przyciski cofnij i do przodu. Mamy kropowanie zdjęcia w tym miejscu, jeśli je sobie klikniemy. Obok mamy usuwanie niedoskonałości i od razu możemy taką niedoskonałość sobie usunąć. Dwoma palcami powiększamy sobie zdjęcie. Tu widzicie, mamy jakąś taką niedoskonałość, jakiś przelatujący ptak. Klikamy sobie ikonkę myszki i teraz możemy sobie delikatnie po tym pomalować. Ok, nie wyszło to najlepiej. Jest jakaś taka artefakt nam się pojawia. Ok, teraz jest akceptowalnie. Klikam gotowe. Teraz dwukrotnie sobie klikam na zdjęciu. Powiększa mi się ono z powrotem. Na samej górze widzicie też jeszcze wszystkie parametry tego zdjęcia. ISO 100, 19 mm, to był obiektyw 17-28 Tamrona, f10, 1,80 i tak jak mówiłem, Sony A7 Mark III. Tu mamy taki mały wybierak z trzema kropkami w kółeczku. To jest po prostu podręczne menu. Nasze konto, jeśli jesteśmy zalogowani, możemy włączyć, wyłączyć dźwięk, no i dodatkowe informacje. Mamy też przycisk udostępnij, który używamy już na koniec edycji. Możemy to zdjęcie wtedy sobie zapisać w naszych zdjęciach, albo możemy to zdjęcie udostępnić, jeśli chcemy, na przykład w Instagramie. Przejdźmy sobie do prawego panelu z naszymi narzędziami. Możemy sobie kliknąć każdą z tych nazw, wtedy one będą po kolei się nam rozwijały. Przejdźmy po kolei, czyli naciskamy sobie opracowanie i teraz możemy edytować naszego RAW-a, podstawowe parametry mu zmienić. Patrząc na to zdjęcie, wiem dwie rzeczy. Po pierwsze, chcę najjaśniejsze części tego zdjęcia ściągnąć mocno w dół, żeby to niebo nie było tak przepalone, no, nie było tak jasne po lewej stronie, żeby tam dodać troszkę koloru, troszkę wyrazistości. Także przycisk H jak highlights, czyli jasności, łapię sobie, trzymając ten przycisk H na dole i przesuwając go lewo-prawo. Nie wiem, czy będziecie słyszeć, tu jest taki fajny dźwięk, jak przesuwamy takiego szurania, takiego dostosowany do prędkości, z którą to robimy.
daje to fajne takie poczucie, że coś się dzieje. Bardzo fajnie to działa. Przesuwamy sobie, jak chcemy. Ja na maksa biorę te jas światłości w dół. Teraz S jak shadow, czyli cienie. Wyciągamy sobie te cienie też na maksa. Jak widzicie, powstała nam taka litera tutaj V z tych ustawień. Wszystko te dwie strony na maksa. Po środku mamy suwak ekspozycji. Jasność góra-dół. Dwukrotne kliknięcie w każdy z tych suwaków zeruje to narzędzie. Obok mamy W jak whites, czyli biele. Po drugiej stronie mamy B jak blacks. Ten suwak góra-dół też działa. My tu nie będziemy nic już blacks na razie ruszać. Shadows wyciągnęliśmy ile chcieliśmy. Także tak jak teraz plus minus jest ok. Ja delikatnie bym ściągnął sobie kontrast w dół troszkę. Kontrast to jest taka wstążeczka, którą tu widzicie. Ja teraz ją przesuwam. Zobaczcie. Fajnie to działa. Fajnie jest zrobiona ta animacja. Program, powiem wam, że mega płynnie działa na moim iPadzie Air z procesorem M1. To jest iPad Air 5 generacji z procesorem M1. Także dosyć mocna maszyna, mogę powiedzieć. I program działa naprawdę bardzo fajnie, bardzo płynnie. Troszkę ten kontrast delikatnie w dół. Cześć, ja jestem Paweł Słowik i witam Cię na moim kanale. Jeśli interesujesz się fotografią, edycją zdjęć oraz chciałbyś czasem wybrać się ze mną na fotograficzną wyprawę, to znalazłeś idealne miejsce. Zanim obejrzymy dalszą część filmu, chciałbym prosić Cię o zostawienie łapki w górę oraz napisanie komentarza. To pomaga mi w dotarciu do nowych widzów oraz w rozwoju tego kanału. W komentarzu możesz zaproponować tematy, które chciałbyś, abym poruszył w przyszłych filmach. Zapraszam Cię również na moją stronę słowik.łamane.na/presety, gdzie znajdziesz wszystkie moje presety, narzędzia, których używam w Adobe Lightroom i Photoshop, zarówno na komputerze, jak i na urządzeniach mobilnych. Dobra, wracamy do dalszej części filmu. Poniżej przesuwam sobie to narzędzie, to jest narzędzie do winiety. Szkoda, że nie ma takiego ustawienia, żeby jeszcze modyfikować tą winietę, ale i tak nie jest źle, bo ta winietka dosyć fajny ma kształt, ten standardowy, ale fajnie by było, jakby dodali też opcję modyfikacji tej winiety, czy ona ma być bardziej kwadratowa, bardziej okrągła, żeby też była możliwość dosunięcia jeszcze do środka troszkę tej winiety, ale to jest taki dosyć podstawowy, myślę, program na razie. Możliwe, że będzie się rozwijał, zobaczymy. Winietkę to w razie co dodamy sobie na koniec. Poniżej znajdziemy taki dziwny wybierak, który działa w cztery strony, góra, dół, lewo, prawo. Jest to wybierak do nasycenia i intensywności. Do góry, w dół mamy intensywność i nasycenie, lewo, prawo. Jest to suwak, który musicie troszkę pobawić się nim, żeby go zrozumieć. Inaczej działa intensywność na zero, inaczej działa nasycenie na zero. Inaczej zmieniają kolory. Pewne kolory działają troszkę inaczej. Jeśli chcemy dodać na przykład troszkę takich bardziej niebieskich kolorów, no to wtedy przesuwamy sobie góra-dół, dodając tej intensywności i to wtedy więcej dodajemy tej niebieskości tutaj do zdjęcia, co fajnie wygląda na niebie. Myślę, że tak jak teraz. Przejdźmy sobie niżej. Udoskonalenia tu mamy. Udoskonalenia AI. Jeśli ktoś używa Luminara na komputerze, to będzie mniej więcej te narzędzia znał. Udoskonalenia, zobaczcie, to jest takie dosyć fajne narzędzie, bo teoretycznie to narzędzie jest inteligentne. Na tyle inteligentne, na ile może być, ale wykrywa obiekt na zdjęciu, jeśli to jest osoba, nie działa tak mocno na twarze, na osoby, nie dodaje tego wyrazistości na twarzach, co fajnie, bo zachowuje jednak taką delikatność. Nie chcemy tym narzędziem za mocno na twarze wpływać, ale jest to narzędzie, które, zobaczcie, bardzo fajnie dodaje takiego kopa, jeśli chcecie gdzieś szybko udostępnić zdjęcie, wystarczy podbić sobie ten suwak i nawet fajnie to wygląda. Zobaczcie, od razu jest naprawdę lepsze to zdjęcie. Możecie kliknąć sobie w prawym górnym rogu każdego narzędzia taki włącznik, który włącza, wyłącza to narzędzie. Możecie zobaczyć, jakie efekty ma to narzędzie. Super. Myślę, że tak jak teraz jest bardzo fajnie, mi się to podoba. Przechodzimy sobie niżej, struktura AI. To dodaje takiej wyrazistości jeszcze kopa. Przez to, że to jest narzędzie niby AI, to ono też działa tylko i wyłącznie, zobaczcie, na otoczenie, nie działa tutaj na postać, która jest na zdjęciu. Bardzo fajnie. Zobaczcie, możemy dodać tej struktury tutaj troszkę. Tak jak teraz myślę. Troszkę niżej mamy narzędzie ponowne oświetlenie. Też niby inteligentne narzędzie. Ok, super. Żeby zrozumieć to narzędzie, fajnie wziąć sobie na przykład na maksa te dwa narzędzia w dwie strony różne
i tu mamy po środku to pokrętło, które jest lekko ukryte i możemy sobie tu palcem przesuwać i ustawić, gdzie jest pierwszy plan, a gdzie jest drugi plan na tym zdjęciu i wtedy osobno działać na pierwszy i drugi plan na jasności. Czyli teraz ja bym chciał troszkę ten drugi plan, czyli niebo, góry, delikatnie rozjaśnić i teraz już wiem, bo ustawiłem sobie tą linię przesuwając tym kółkiem, w którym miejscu jest ten podział, pierwszy, drugi plan. Teraz mogę delikatnie rozjaśnić sobie to tło nasze, niebo i góry, a troszkę bym chciał przyciemnić ten pierwszy plan, to pierwszy plan sobie, zobaczcie, ściągam delikatnie, żebyśmy się tu nie skupiali za bardzo na pierwszym planie. Super, bardzo fajnie to wygląda. Przejdźmy sobie dalej, krajobraz. W narzędziu krajobraz, co my mamy? Mamy tutaj trzy takie suwaczki. Pierwszy suwak odpowiada za złotą godzinę. To jest takie narzędzie, które dodaje właśnie takiej kolorystyki złotej godziny. No i idealnie pasuje do tego, bo to zdjęcie było zrobione o wschodzie właśnie w naszych polskich pięknych Bieszczadach. Zobaczcie, przesunę sobie troszkę to do góry. Jak dodajemy tu fajnej takiej ciepłoty, fajnych kolorów, takiej naprawdę kopa do tego zdjęcia. Mega fajnie to pasuje. Ten środkowy suwak powiada za wzmocnienie kolorów liści, czy tego zielonego. Myślę, że w tym zdjęciu nie będziemy w ogóle tego używać. Ja nie chcę wzmacniać zielonego. Zawsze wolałbym je ściągać trochę tą zieleń na zdjęciach, niech ją dodawać. Także to narzędzie sobie pominiemy. Trzecie narzędzie to jest narzędzie do dodawania i usuwania mgły. To narzędzie ma działanie dwustronne. Działa i w dół, czyli usuwanie zamglenia i działa do przodu, w górę, dodając mgły. Jeśli byśmy chcieli taki klimat bardziej, zobaczcie, zamglony w tle, troszkę delikatniejszy, możemy tak zrobić. Ja na tym zdjęciu chciałbym troszkę odwrotnie, pojechać delikatnie w dół. Myślę, że to 28 punktów, super. Poniżej mamy szczegóły, czyli wyostrzanie. Takie trzypoziomowe mamy. Główny suwak wyostrzania i mamy takie bardziej specjalistyczne narzędzie, które działa na małe części, na drobne szczegóły na zdjęciu, tylko na takie średnie szczegóły, czyli M jak middle i L jak large, czyli na duże szczegóły działamy. To narzędzie musicie sami wyczuć. Fajnie, że są te trzy suwaki, możemy działać na trzy różne częstotliwości pojawiania się tych szczegółów. To się na pewno czasami przydaje, ale myślę, że fajniejsze by były jakieś inne narzędzia, jeśli to jest narzędzie zrobione dla takich casualowego, takiego wiecie, codziennego, do codziennej edycji zdjęć z telefonu, to myślę, że można by to zastąpić innymi fajniejszymi narzędziami, ale spoko, są, można sobie jakieś tutaj wyostrzanie zrobić. Oczywiście warto sobie wtedy kliknąć podwójnie zdjęcie, powiększyć je 1:1, żebyśmy widzieli, jak to wyostrzanie działa i na tym zdjęciu ja już sprawdzałem, nie chcę tu wyostrzać tych najmniejszych szczegółów, nie chcę działać też na te duże części, bo wtedy całkiem dziwnie wyglądają te drzewa w tle góry. Tu fajnie nawet lekko jakbyśmy wyostrzyli to zdjęcie, bo musimy, bo to jest czysty RAW z aparatu, on musi być wyostrzony. Także ten middle, szczegóły takie średnie, troszkę wyciągnięte, fajnie tu będą działać i dodatkowo główny suwak wyostrzania delikatnie pociągnięty w górę. Myślę, że coś tak jak teraz powinno być ok, 35 punktów. Dobra, dwukrotnie klikam, oddalam sobie zdjęcie. Poniżej mamy dosyć fajną funkcję krzywe, daje naprawdę niezliczone możliwości, ale nim przejdziemy do krzywych, to ja uważam, że to zdjęcie jest troszkę za bardzo nasaturowane. Wracam sobie na samą górę i teraz mogę zająć się jeszcze raz tutaj suwakiem intensywności i nasycenia i musimy się zastanowić, co chcemy zdjąć. Czy wszystko? Ja myślę, że tak, że troszkę bym zdjął i z przodu, i tego niebieskiego, i tego ciepłego, delikatnie. Może tego ciepłego troszkę i dodajmy sobie intensywności na tym niebieskim jeszcze, żeby nie aż tak bardzo. Dobra, myślę, że coś takiego jak teraz będzie spoko. Przewińmy sobie z powrotem do naszych krzywych. I fajnie, bo mamy tu krzywę, standardową krzywą, którą będziemy działać na jasności całe, ale możemy też działać na poszczególne kolory, co mnie bardzo cieszy, bo to pozwala na jakikolwiek color grading tego zdjęcia, na jakiekolwiek wpływanie na poszczególne kolory, czerwony, zielony, niebieski na zdjęciu, bardzo fajnie i to możemy wpływać w jasnościach inaczej, w cieniach inaczej. Super sprawa, naprawdę super sprawa. Troszkę pozbyłbym się tych cieni tutaj jeszcze, czarności, także skorygujemy sobie w ten sposób tą krzywą. Ok, tylko przytniemy tu, troszkę przyciemnimy tutaj
gdy Ci rozjaśnimy taki S-curve, taką krzywą w kształcie literki S, troszkę z przyciętymi czerniami. Przejdźmy sobie do czerwonego i teraz tak, zobaczcie, możemy działać mega mocno na te kolory, możemy je zmieniać. Ja bym chciał tu troszkę się pobawić osobno w cieniach, czyli w cieniach troszkę bym chciał przywrócić tego zielonego. O, tak jak teraz, super. I zobaczcie, a w jasnościach zostawimy tak jak jest, wchodzimy sobie do zielonego i po prostu metodą prób i błędów możecie sobie zobaczyć, jak działacie w pewnych partiach na to zdjęcie, jak to działa. Tu ja zielony sobie totalnie zostawiam, przechodzę do niebieskiego i w jasnościach chciałbym tego niebieskiego troszkę więcej dodać, delikatnie. Coś takiego myślę. Możemy się jeszcze pozbyć tego niebieskiego na pierwszym planie w tych takich ciemniejszych partiach, bo ich tu jest sporo. Super. Zobaczcie, teraz możemy sobie kliknąć ten znacznik włączenia, wyłączenia krzywych i zobaczyć, jak to wygląda przed. I po, przed i po. Bardzo subtelna różnica, ale moim zdaniem bardzo fajna. Możemy jeszcze w zielonych sobie troszkę dodać takiej zieleni w cieniach. Fajnie. W jasnościach pozbyć się tej zieleni delikatnie. Dobra. Przed i po. Bardzo fajnie. Bardzo fajne. Delikatne korekty, ale fajne. Na dole mamy jeszcze opcję monochromatyczne. I tu możemy sobie po prostu wybrać parę filtrów kolorowych, jak to w fotografii czarno-białej, czyli zobaczcie, cyjan, czerwony, żółty, zielony, magenta i niebieski. Możemy te różne filtry jakby wybrać sobie do fotografii czarno-białej. Też fajnie. Jeśli lubicie fotografię czarno-białą, to bardzo fajny przełącznik, może się przydać. Dobra. Czyli tak, przeszliśmy sobie wszystkie te narzędzia, które mieliśmy z tej strony. Po lewej stronie mamy jeszcze taki przełącznik. Zobaczcie, niebo, filtry i narzędzia edycji. Niebo, jak to w Luminarze, możemy sobie też wymienić, bo czemuż by nie, jak to mówią. Kliknijmy sobie na przykład takie niebo, klikamy, program przelicza, wyszukuje, gdzie to niebo trzeba podmienić i po jakiejś chwili, nie całkiem długiej, podmienia to niebo. Kliknijmy sobie to drugie na przykład niebo, zobaczmy jak wygląda. Fajnie. I teraz nie będziemy oczywiście tu nieba zmieniać, bo to nie jest w moim stylu, ale chcę Wam pokazać, jakie są możliwości. Na samej górze macie jeszcze różne możliwości ustawiania tego nieba. Możecie tym suwaczkiem sobie przesunąć poziomo albo pionowo ustawienie tego nieba, jeśli chcecie je troszkę zmienić, jego układ. Dwukrotnie klikacie, zerujecie. Możecie też tu odwrócić kształt tego nieba, czyli nie będzie z lewej strony na prawą ten zachód, tylko totalnie na odwrót. Zobaczcie, tak jak w tym przypadku, dużo lepiej to pasuje. Jeśli przesuniecie sobie palcem po tym górnym panelu, wtedy przechodzicie na drugą zakładkę i tu macie jeszcze dodatkowe możliwości dostrajania tego nieba, wtapiania go globalne, zamknij luki, popraw szczegóły. Nie będziemy tego omawiać, jeśli używacie Luminara, to mniej więcej wiecie, jak to działa. Jeśli nie, to musicie sami się troszkę pobawić tym i zobaczyć. Dalej mamy jeszcze jasności, możemy to niebo sobie rozjaśnić, jeśli nie pasuje nam do naszego zdjęcia, chcemy, żeby było troszkę jaśniejsze. Dalej mamy jeszcze ciepło, możemy dodać ciepła, usunąć tego ciepła, ewentualnie jak niebo jest za ciepłe, tak jak teraz, zobaczcie, możemy sobie to ciepło wziąć na minus 100, wtedy niebo będzie dużo, dużo chłodniejsze na przykład. No i na przykład tutaj całkiem spoko pasuje, prawda? Ostatni suwaczek, który rozozgniskowanie się nazywa, on po prostu wprowadza takie rozmycie. Jeśli mamy tło rozmyte, to niebo chcemy dopasować też, żeby było delikatnie rozmyte. Wtedy użyjemy sobie rozogniskowania. Ja nie będę używał dodawania nieba, także nawet nie muszę go odznaczać. Mogę na górze kliknąć ten znacznik włączenia, wyłączenia. I dalej mamy jeszcze filtry. Mamy troszkę tu filtrów, które zostały tak pięknie, wiecie, pokazane jako takie filmy analogowe. Możemy sobie kliknąć każdy z tych filtrów. Wtedy widzimy, jakie są zmiany, ale zobaczcie, na przykład kliknijmy sobie ten filtr Adhena. Na samej górze mamy suwak, który pozwala nam na ustawienie mocy tego filtra. Zobaczcie, 100%, 55%. Jeśli chcemy nawet, to możemy sobie delikatnie dodać tylko 25% tego filtra, żeby dodać troszkę kolorystyki. Klikając sobie włącz, wyłącz na górze, możemy porównać to zdjęcie, jak ono wygląda przed, po dodaniu tego filtra. Teraz wróćmy sobie do panelu głównego
i jeśli przytrzymamy zdjęcie, to możemy zobaczyć to zdjęcie oryginalne. Ono tak wyglądało przed edycją, tak wygląda po edycji. Całkiem spoko. Troszkę może jest troszkę za ciepłe to zdjęcie, za dużo saturacji jeszcze. I możemy to sobie zrobić na dwa sposoby. Możemy tu ściągnąć sobie albo saturację, ale możemy też kontrast troszkę zmniejszyć. Zobaczcie, zmniejszmy sobie troszkę kontrast. Zmniejszenie kontrastu powoduje też, że troszkę pozbywamy się tego nasycenia kolorów. Delikatnie myślę, że jeszcze. I troszkę jednak może tej saturacji jeszcze ściągniemy, ale dodamy tego niebieskiego, ale ściągniemy sobie ogólną saturację. To narzędzie, właśnie intensywność, saturacja, które się znajdują, jest bardzo delikatne. Trudno się nim poruszać, trudno jest ustawić je dobrze. Myślę, że fajniej by było, jakby tu były dwa po prostu suwaki, tak jak na górze, na przykład do bieli i do czerni mamy dwa osobne suwaki. Byłoby to wygodniejsze moim zdaniem. Przy następnym takim spotkaniu beta testerów zaproponuję to firmie Skylum, żeby coś z tym zrobić, bo naprawdę dla mnie jest to dosyć narzędzie trudne do opanowania. Przesuwają się dwa suwaki, przesuwacie w lewo, tylko chcecie zmienić intensywność. To narzędzie jest bardzo, bardzo takie, powiedziałbym, czułe i przesuwając jedną stronę, to się przesuwają dwa suwaki naraz, a tego nie zawsze chcemy. Także no nie jest to najłatwiejsze narzędzie. Dobra, myślę, że coś tak jak teraz powinno być ok. I na samej górze, nie wiem czy już wspominałem, jest balans bieli, korekcja tinty. Jeśli takiej macie taką potrzebę, możemy delikatnie sobie tą tintę tu podbić. Troszkę może temperatury. Są bardzo delikatne te narzędzia. Jest trudno je być takim precyzyjnym tutaj, ale nie jest źle. Zostawmy tak jak teraz. Przytrzymuję przed i po. Bardzo fajnie. Napiszcie, co sądzicie o Luminar Neon iPada. Napiszcie, co sądzicie o tych narzędziach. I oczywiście napiszcie, jakie programy chcecie, abym przetestował w przyszłości, takie mobilne programy do edycji zdjęć, jakie chcecie zobaczyć w przyszłości na tym kanale, które będę testował. Mam nadzieję, że ten film okazał się dla Ciebie przydatny. Jeśli chcesz wspierać rozwój mojego kanału, będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę oraz napisanie komentarza. Twoja aktywność naprawdę pomaga mi w rozwoju tego kanału. W komentarzach możesz również zaproponować tematy, które chciałbyś, abym poruszył w następnych filmach. Zapraszam Cię również na moją stronę, słowik.eu/presety, gdzie znajdziesz wszystkie moje narzędzia i presety, których używam w Adobe Lightroom i Photoshop, zarówno na komputerze, jak i na wszystkich moich urządzeniach mobilnych. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, warto uczynić to właśnie teraz, klikając przycisk subskrybuj, by nie przegapić kolejnych ciekawych filmów na moim kanale. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!